smażyć, obsmażać, zasmażać i znowu smażyć na gorącym tłuszczyku. O, ale co to? Mięsko miało nam się apetycznie zrumienić, a niestety wygląda jak stara brązowa podeszwa. Tłuszcz zaczyna się dymić, a nad patelnią unosi się stąd spalenizny. O, to już nie jest mięso. To jest trucizna. Niestety, podczas zbyt długiego smażenia na oleju tłuszcz zaczyna się, jak się mówi, rozkładać i wytwarzają się bardzo szkodliwe dla zdrowia substancje. Wolne rodniki i rakotwórczy akrylamid. Naucz się zdrowo smażyć, dusić i gotować. A jak to zrobić? O tym w naszym dzisiejszym programie. Dzielny strażak Magda ratuje kuchenny dobytek, a my ratujemy nasze zdrowie. Długie smażenie jest tak samo groźne jak wielokrotne używanie tego samego tłuszczu. W barach typu fast food smaży się frytki na starym oleju, a to powoduje powstawanie ogromnej ilości szkodliwych substancji, zwłaszcza benzopirenu. Ten paskudny związek można też znaleźć w dymie z papierosów. Wiemy, że nałogowe palenie może skończyć się rakiem płuc. Strach pomyśleć, co czeka amatorów frytek nasiąkniętych starym tłuszczem. Poznajcie Anię i jej ukochanego kota Mieczysława. Oboje mają ochotę na coś smażonego. Za dziewczyną od rana chodzi chrupiący kotlet schabowy, dlatego wzięła do ręki tłuczek i rozbija mięso. Gdyby tak wspiąć się po szafce i dopaść kawałek schabu? Kot chyba nie lubi panierki, bo tęsknym wzrokiem manifestuje swoje zniecierpliwienie. A to co? Ania chce smażyć na maśle? Nawet Mietek czuje, że coś jest nie tak, ale nie może zapobiec tragedii, bo kotlet jest już prawie gotowy do smażenia. Jak Kiciuś? Jemy? Tak, tak, nic już nie powstrzyma Ani przed wrzuceniem mięsa na rozgrzane masło. Kotlet skwierczy tak apetycznie, że aż ślinka cieknie, zupełnie jak tłuszcz ze schabowego, ale Ania nic sobie z tego nie robi. Taki schabowy jest najlepszy na maśle. To jest jeszcze stary przepis mojej babci. Niezastąpiony. Ja je uwielbiam, mogłabym jeść na każdy obiad. Oj, musimy to zmienić. Niestety wiele pań używa do smażenia masła bądź margaryny, chcąc nadać swoim potrawom niepowtarzalny, maślany aromat. Tak przyrządzony kotlet czy pstrąg rzeczywiście pięknie pachnie i smakuje, ale w zamian trafiają do niego cząstki akroleiny. To toksyczna substancja, która powstaje podczas długiego smażenia na maśle. Dlaczego jest groźna? Bo może podrażnić oczy i drogi oddechowe. Nic dziwnego, że w czasie wojny służyła jako gaz bojowy. Do tego jest silnie rakotwórcza. Nie polecamy też smażenia na smalcu, zwłaszcza tym, którzy chcą zadbać o figurę i mieć serce jak dzwon. Smalec, kulinarny ulubieniec naszych babci, podnosi poziom złego cholesterolu we krwi, a to poważny krok do miażdżycy. Pamiętajmy, że na problemy z sercem pracuje się latami. Ania jest jakaś zrezygnowana. Co się stało? No to na czym ja mam smażyć? Smalcu nie mogę. Nie wiem. Na oleju? Tak, ale nie każdy nadaje się do smażenia. Na patelni najlepiej sprawdzi się olej rzepakowy, dlatego że ma najwięcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które bardzo dobrze znoszą wysoką temperaturę. Z tego powodu do smażenia dobra też będzie oliwa z oliwek. Tak jak jej kuzyn, olej rzepakowy zaczyna dymić dopiero w wyższej temperaturze i łatwo ocieka. To sprawia, że potrawy smażone na oliwie i oleju rzepakowym są mniej tłuste.